ostateczne pogwałcenie naszego tabu związanego ze śmiercią i szacunkiem dla ludzkich szczątków. Niesamowite, nieprawdopodobne. Już sama nazwa, Agori, mówi wiele o charakterze tej religijnej sekty. Gora w języku hindi oznacza strach. Agori budzą powszechny lęk wśród Hindusów. Zachowują się w dziwny i nieprzewidywalny sposób. Każdy gest wydawał się nosić znamiona jakiegoś makabrycznego ceremoniału, którego znaczenia nie potrafiłem pojąć. Nie wiem, może powinienem zrobić to samo? Mijały godziny, a Agori nadal nie nawiązywał ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Zaczynałem już wątpić, czy w ogóle przejdę tu jakieś wtajemniczenie. I wtedy, nagle, nawiązał ze mną nić porozumienia. W dość specyficzny sposób. Ciało jest świątynią. To dom. Dom Boga. God house. A jak to jest, że traktujesz swoje ciało jako świątynię, a jednocześnie jest ludzkim mięsem? To będzie ciekawy dzień. Baba, czy to też jest Agori? Tak. Agori w tej chwili oddaje moc. Ma! Mam się tego napić? Baba, przepraszam, ale chyba się nie zdobędę na to. Po mojej odmowie Agori nagle przerwał rozmowę i wstał. Co naprawdę miał na myśli? Nie wiem tego do dziś.